Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na Tagle Tuesday. 11 rund, 3 minuty plus 1 sekunda na zawodnika. No będziemy co? Będziemy walczyć. Będziemy walczyć z arcymistrzami, miejmy nadzieję. Rozgrzewka buletowa przed turniejem była. Może to trochę zaszkodzić, bo jednak jakaś tam energia została zrobiona. No ale to tyle. Poszło to poszło. Dobra. Widzę, że ktoś tutaj mnie nie słucha. O, to mi się niestety nie podoba, że ktoś mnie ciągle zaprasza, także sorry. Czy można wejść na turniej? W tym turnieju mogą brać udział tylko zawodnicy z tytułem od CM-a, czyli Chess Mastera. Dobrze mówię? Chess Mastera? Chyba tak. Czyli taki kandydat na mistrza, tylko że międzynarodowy. Nie, dziękuję za słodkie rzeczy. Dzięki serdecznie. Aha, bo tutaj pisałeś. No strata energii w Tagle Tuesday może być, te bulety, ale wiesz co? No poszło, no co, no trzeba próbować różnych rzeczy. Wczoraj troszeczkę się wkręciłem, bo grałem z arcymistrzem Fine Goldem, o ile dobrze kojarzę. No wprawdzie to, no, nie przyłożyłem się za bardzo, leżałem sobie z laptopem i grałem sobie buleta. No tam stosunek był 7,5 do 5,5 dla niego, ale to już była pierwsza w nocy, więc trochę późno. Chessmaster powiedziałem, kandydat na mistrza, okej. Okay. Wiecie, nowy rok, już dawno nie grałem w szach. Nie pamiętam tytułów. Czy na YouTube jest? Nie wiem, no wprawdzie on tam twitchował, ale nie wiem, czy to wrzucił. Za niecałą minutę rozpoczynamy. Zapinamy pasy i jedziemy. Hikaru wrócił do domu, więc Hikaru już tutaj widzę, że gra, ale dzisiaj też się rozpoczyna chyba tam kontynuacja turnieju o tego jednego bitcoina jest, ale to już nieistotne. My tu się skupmy na Tagle Tuesday, na dobrym wyniku. Taki bulecik też może pomóc potem trochę w szybszej grze na sekundach. Myślę, że to taki element, który może się potem przydać. OK, 5, 4, 3, 2, 1 i lecimy. No dobra, lecimy. Mamy jakiegoś mistrza międzynarodowego z małym rankingiem. Spróbujemy zastosować szachową pułapkę w holenderski. Pułapka raczej się nie uda. Ale nie byłbym sobą, jakbym nie zagrał tego ruchu G4. No dobra, G5. Oj, bardzo dziwny ruch. Strasznie już pozycja jest taka zmieszana. Może tak? Dlaczego by nie? Dziab. Zepsuć pionki. OK. Powiem szczerze, nie wiem, co grać nawet w tej sytuacji. Może król F1. Jak nie wiemy, to zagrać, to może królem. Bo ta wieża mi się przyda na G1. Strasznie dziwna partia. Można od samego początku. Dobra, weźmy to.
Wiecie co? Ja coś podstawiłem. Mógł zagrać E4. To są te bulety, nie? No zagram na razie tak. Potem skoczkiem tu ewentualnie. Teraz pewnie analizuję. Dobra, tak. Żeby nie było tego ruchu. A zaraz, ja tu podstawiam na D5. No okej. Można jednak trochę pomyśleć. Tutaj coś wisi. Już nie wisi. Może tak, jakieś B5 jest. E3 spróbujemy. Jest B5 jednak. Pełna zgoda. Pod pociąg idziemy. Tak, tak, ja wiem, że to jest blitz. Niestety. Wieżą na pewno trzeba gdzieś tam zagrać na C1 lub D1. Pozycja do najlepszych nie należy, ale wiecie jak to jest ze mną. Sfora wyjście to jest zawsze wyjście. Ojej, fatalnie tu będzie z tą hetą, no ale muszę tak zagrać, bo skoczek na C2 wejdzie. Teraz tak. Tu już jakieś kopytka mogą wchodzić. Mam nadzieję, że ich nie dostrzeżę. Dzień dobry, dzięki. Powodzenie się bardzo przyda. Tutaj, tutaj. Tutaj, tutaj. Powrót tu. Będę bronił jakoś. Ciężko będzie, ale jakaś konterka tam zawsze. Może. Zawsze w takich turniejach dobrze jest się przełamać i wygrać z kimś lepszym, to na pewno dodaje skrzydeł. To tam zawsze powtarzam, to jest dosyć istotne. No, przeciwnik się zamyślił, szuka jakiejś opcji na mnie. Jakby nie można było grać w szachy, tak wiecie, normalnie. W sensie nie podstawiać, tylko normalnie zagrać. Może. Więc muszę jakieś takie głupie ruchy grać. Typu właśnie Hetman C1. Żeby nieco rozluźnić atmosferę. Aha, teraz tutaj poleciałeś. Miałeś prawo. Dobra, wieża G1, pionka bronimy, może jakieś coś tam. Tu jest na pewno bardzo, bardzo gorąco w tej sytuacji. Może jakieś E3, może F3. Wszystkie ruchy pewnie dobre. Jeszcze wieży brakuje na E1, to w ogóle by było. Ale jemu kończy się czas. Zobaczcie, przeciwnik myśli. Wziął, czyli... Ha, bo wisi mi hetman. Dobra, to tu się zgadza. Tutaj to przegrywam. I to sromotnie. Muszę tak? Ale bzdura. Tu może mi zagrać i potem wziąć. No ale to już wolę taką opcję. Tutaj? Spróbujemy. I teraz ja mam jakąś tutaj kontrę. Dobrze mówię? Nieoczekiwaną. Ok, no to tutaj będzie. To będzie nieoczekiwane wyjście z wora. O ile się uda to zrobić. A tutaj. No niezbyt chyba. To sobie wrócę po prostu. Co? W sumie racja. I co ja dalej mogę? Tutaj. Nie ma żadnego szacha? Chyba nie ma. To już grożę jakimiś opcjami. O, to już mam taki ruch. Okej. Przeciwnik został perfidnie oszukany.
Wtopę miałem niemiłosierną, ale co ja mogę powiedzieć? Jest zwycięstwo, trzeba się z tego cieszyć. Przepraszam. No to był wór worów totalnie. Ja nawet nie chcę patrzeć, ile miałem na minusie pozycji, ale zobaczymy. Nie chcę, ale muszę. Tak mniej więcej, wiecie, w środku sytuacji nie będę tutaj patrzył. Minus jakieś 3,5, może trochę wcześniej. No minus 5, no to się czuło, że to pozycja jest straszna. Minus 6 nawet się robi. Nawet w takiej pozycji, gdzie... No nie, ale ja czułem, że tu jest źle. To już jest źle w ogóle. Zobaczmy, czy w debiucie wszystko było ok. Nawet tak, nawet. Co tutaj można lepszego zagrać z ciekawości? Tak po prostu wybić. No tak, wybić, żeby zyskać centrum i piona e4. Ok, będę pamiętał. Tak, jasne, będę pamiętał. No postaram się mniej więcej motywy zapamiętać, oczywiście. Jest zwycięstwo, to najważniejsze. Pierwsze śliwki, robaczywki. Tak, no dobrze, dobrze Sepp napisałeś. Wyjście z wora top, to prawda. Chociaż gorsze rzeczy chyba były w historii Titled. Pierwsza partia na zaskoczenie się udało. Mat w czterech był? Możliwe. Kiedy IM? Myślę, że jutro. To będzie dobry dzień. Z IM-em będzie ciężej, z tego powodu, że mam trochę teraz inne plany krótkoterminowe, więc no więc z IM-em no, na razie do kwietnia na pewno nie będę grał żadnego turnieju, więc to będzie trudne zadanie. Nie kładę na siebie dużej presji w tym momencie, także na spokojnie. Bez IM-a da się żyć. Zobaczymy, zobaczymy, ale oczywiście nie poddaję broni, jak tak to się mówi. W sensie nie składam broni, i będę jeszcze o to walczył, na pewno spokojnie, także trzymajcie kciuki, ale wam również życzę, żebyście swoje poziomy podnosili. Kanał Szachy Maty na YouTubie? Nie znam. No to mnie zaskoczyłeś, nie znam takiego kanału. Ja was zachęcam a propos nowych kanałów szachowych do zasubskrybowania kanału Pan od Szachów. Jest to mój bardzo dobry kolega, pan Piotr, który fajnie opowiada o szachach dla początkujących i dla rodziców, dzieci. Zaczyna na razie właśnie takie tematy bardzo podstawowe, ale się zaczną się na pewno tematy takie, na przykład jak się zachowywać na turniejach, albo jakie są zasady na turniejach. To są bardzo ciekawe rzeczy, więc polecam subskrypcję. Może cześć Ardeno, nie gram u Agatmortora, nie, bo ja u niego nie grałem. Także gramy Titled. Już wam pokażę tutaj, jeżeli pozwolicie, bo ja tak troszkę muszę pospamować, albo spróbować, słuchajcie, tutaj troszeczkę poreklamować, póki mogę. Tutaj wam linka wrzucam. Jeżeli macie ochotę, zasubujcie, to jest kanał bardzo świeży, więc każda subskrypcja jest mile widziana, jak najbardziej. Czy każda w ogóle jest mile widziana, ale na początku to widać mocniej. Oczekiwań punktowych nie mam żadnych. Aleluja i do przodu, jak najwięcej. Dobry wieczór. Kocham Szachusia. O, świetnie. Fajny nick. Do koksa mi trochę brakuje. Lekka nadwaga, więc spoko. Jest druga partia. Jest arcymistrz. To jest ważne, że jest arcymistrz. Gramy. Dać słupka. Pewnie, że dać słupka. Poproszę tam słupka, pan od szachów. Dobra, gambit hetmański grajmy. Okay. Obrona słowiańska. No, powroty są też mile widziane. Goniec C8. Tutaj G3 można było grać. Po hetman B6 zastanawiam się, czy wybić. Nie, to już
jest po temacie. Tepionek będzie wisiał. No roszadę zrobić trzeba. W ogóle wybić może należałoby. A nie, 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 nie. Trzymamy to. Trzymamy to. Skoczek na H4 nie stoi dobrze. Okej. Skoczek B3 zagrajmy. Musimy bronić na D4. Zagrajmy tak. Pełna zgoda. Bierze D1 się zawsze przyda. Skoczek tędy będzie przechodził? Może w sumie. Może tak, żeby tu ustawić końca. Jak bicie, to bicie. Ten pion raczej będzie nietykalny przy tych związaniach. Takie rzeczy jeszcze widzę, ale nie chcę oddawać gońca, żeby zdobyć tylko takiego pionka. Jakoś tak nie wyglądałoby to chyba dobrze. Aha, taki ruch jeszcze zauważyłem w tym momencie. Przeciwnik długo myśli, co mi się podoba. Zbił jednak, dobra, wziął i weźmie pionka, tak? Pewnie weźmie. No dobra, nie bał się wziąć pionka. Goniec C3. Czy są lepsze opcje, panie Szachuś? Nie widzę, ale tak zagrać raczej muszę. On po prostu wziął pionka. Ja wybiję gońca silnego i spróbuję jakąś inicjatywę znaleźć. Jeszcze jej nie widzę, ale wydawało mi się, że gram z dobrym planem. Aha, on chce mi tutaj wymienić. I mu się to uda, ale. Bijemy tu, bijemy tam i wieża D7. Szukamy, zawsze szukamy aktywności. Zawsze. Jak tego uda mi się skosić, to będzie dobrze. A jeśli. No, dwóch pionów nie obroni. Aha, chyba że tak zagra. To tutaj. To ten mi poleci, ale zawsze mam taki ruch. Może się to utrzyma. No dobra, wyjścia nie ma. Tak, wymiana aktywnej wieży to dobry pomysł z jego strony. E3 trzeba grać. No i weźmie mi tu, będzie na końcówkę grał. Okej, okay, muszę tak. No ma pionka mniej. To nie jest dobry pomysł. Tutaj, tutaj. Może być gorąco. A nawet tak odszedł, spoko. Dobra, skoczek aktywności jakiejś nabrał. Ale jest czysty pion mniej. Poradzić sobie z tym będzie ciężko. Jakąś tam H4 wrzutkę zrobimy. A król zawsze bliżej. Może to dobry pomysł. Okej. Teraz jeszcze bliżej król. Chce mi wymieniać. Taktyka dobra. Tak. O, tak może spróbujemy teraz. No dobra. Konia A5 będziemy męczyć go tutaj trochę. Przynajmniej psychologicznie to będzie wyglądało. Dobrze. Mam nadzieję. Jakieś wrzutki. Muszę wrócić, bo na C1 coś groziło. Tutaj będzie chciał wejść. Ok. Spróbujemy. Ja nie mam czasu, żeby nie podstawić niczego. Tu chcę dać spryciarz. Nie mogę zbić, bo skoczek tutaj idzie. Bardzo dobrze zagrał. Okej. No dobra, goniec B1. Tutaj odpędzamy kolegę. Na D4 szukamy jakiejś opcji.
Tutaj, żeby goniec trochę pograł. Tutaj wchodzi. Dobra, okej. Nie wygląda to dobrze, jest po prostu pionek mniej. Muszę przyspieszyć, bo będzie źle. Jakąś kontrę znaleźć, tylko ciężko kontrę znaleźć w tej sytuacji. Dobra, lecimy G4, coś muszę grać. Nie mogę tak stać w miejscu przecież. Ale mnie załatwił, pionka weźmie. Bardzo solidne podejście. Bardzo solidne. Oj, podstawka, czy nie? Nakamura tu by się wybronił. A tu podstawiłem, kurczę. A tu jest szach, dobra. To po zabawie. No ale pograło się chociaż z tym arcymistrzem. Szkoda, bo taka partyjka nie pokazał jakiejś wielkiej siły, no ale doświadczenie było po jego stronie, no i cóż zrobić. Ciekawy jestem, czy jakieś tam jakieś teoretyczne szanse miał. Nie, no tutaj po prostu policzył dobrze, że tego pionka wziął. Mi się wydawało, no zobaczcie, jednak silnik lubi pionki. Jednak faktycznie pionki są po jego stronie i pozycja nie za ciekawa, jak się okazuje. No tak, bo zero słabości. A mi się wydawało, że oddanie tego pionka było ok. Można było wrócić po prostu skoczkiem i grać pozycję dalej normalnie, prawda? No tak. No dobra. Ale chociaż się trochę pograło, przynajmniej nie popodstawiałem tak dużo. Znaczy na końcu tak, ale chociaż teraz nie było jakichś tam podstawek, przynajmniej na samym początku. No więc jest ok, czekamy sobie na kolejną partyjkę. Jeden z dwóch, jak to zwykle bywa. Moi drodzy, ja widzę, że tylko dwa słupki przybyły panu Piotrowi. No klikajcie tam słupka, klikajcie, klikajcie, będzie nam bardzo miło. Tutaj wklejam jeszcze raz link. Dajcie słupka panu Piotrowi, dobijmy do setki i dam wam spokój. Jest taka szansa. Oj, chyba słaba szansa. Będę musiał za to jakiś wynik zrobić chyba, tak mi się wydaje. Dzięki Alojzy za powodzenia, no na pewno się przydadzą. To jest dopiero początek. Ha, no tak. Dla początkujących kanał, a tu sami arcymistrzowie, też racja. Nie pomyślałem o tym. Cześć Andrzeju, dziękuję serdecznie za życzenia, tobie również wszystkiego dobrego w nowym roku. I lecimy.
Gra w ogóle Hikaru? Czy Hikaru sobie darował? No dobra. Mamy, no tak, z kobietą. Cudownie. Niech będzie C5. D3 na spokojnie. Niech będzie E5. Mi się E5 zawsze podoba ten ruch, bo to takie królewsko-indyjskie schematy. H6 się też przyda, nie wpuszczając żadnej figury na G5. Skoczek B6 chyba trzeba spróbować grać. Ewentualnie skoczek C7 jest też taka opcja. No, może goniec F5. Może goniec F5 od razu. Jakiś pewnie taki strzał dostanę, to wtedy tutaj. Chodzi o to, żeby bronić pionka. Okej. Pani była bardzo przewidywalna. No jeżeli zagra tu, to zyskałem po prostu tempo, bo mój goniec już stoi na E6 niż na C8. Teraz mogę chyba, chociaż tutaj dostanę, tam coś będzie wisiało. Ale Hetman C7 może działać. Mam nadzieję, że Hetman C7 działa. Ok. Ostatnia figura do gry. F5 i tutaj. I będziemy w domu. Czy na E5 jest bicie? Nie, chyba. Nie, no nie ma bicia na E5. Bez przesady. Cicho, cicho mówię, tak? Bo cicho mówiłem, ale głośność jest chyba na najwyższym szczeblu. Okej, postaram się trochę głośniej. Sorry, sorry, sorry. Sorry, tak wiecie, zamyśliłem się i tak sobie szepczę do siebie, a to nie powinno tak wyglądać. Tutaj, tutaj, tutaj. Taktyka trochę. Czy ja muszę od razu tak się rzucać? Może nie, może G5? O, ciąży goniec G5. Prowokuję ją do jakiejś tutaj, jakiegoś poświęcenia. Ale widzimy, że zawodniczka grająca białymi, no w tym momencie jakoś tak niemrawo sobie gra w te szachy. A teraz to tak zagram, bo po wybiciu szykuję skoczek na C3. Skoczek C3 wchodzi, bo jeszcze tu wisi. Jeszcze tu wisi. Tu się broni, prawda? A mogę też wziąć tutaj, co jest ciekawe. Tak, to będzie lepsze chyba niż wzięcie hetmana, żeby nie mieć mat. Tak, wezmę tu teraz, jak weźmie mi skoczka, to ja biorę tutaj. W ogóle mam przewagę wieży. A to też wystarczające. Więc nie, zawsze, nie samym hetmanem tutaj szachista żyje. Okej, no właśnie widać, że teraz inaczej pograła.
No, bierzemy chyba końca. Nadal jest wieża więcej. Nie wiem, co tu grać w sumie. Tak, tak. Stabilnie, stabilnie, Krzysztof. To skoczek D3. Bo zawsze każdą partię można przegrać. Wszyscy już o tym wiemy. No, na B2, jak się uda już zbić, to będzie dobrze. Tutaj wisi, tak? Ale tutaj mogę ciągnąć. Skoczek broni, więc tu się wszystko trzyma. Ok, mamy zwycięstwo. No to jest dobrze. Nawet sprawdzę, czy chyba zero błędów było, tak jak pokazuje tutaj statystyka. Ale z jednej i z drugiej strony, czyli tam, ale gdzieś jakiś błąd musiał być po stronie białych, skoro się posypała. Na razie jest dobrze. No, typowa pozycja. Skoczek C4. F6 w ogóle nakazują grać. Ok. Ale wieża E8, A4, no właśnie. Zobaczcie, taka pozycja A4 to się bardzo taki ruch narzuca, żeby nie było B5, a B5 to też tutaj się otwiera diagonale. Strasznie dużo zależności, ciężko tak wszystko od razu to wytłumaczyć. No ale A4, H6 i równiutka. Nawet ten ruch i goniec F5, kurczę, gram jak jakieś tu stokwisze w tym momencie. O, cześć, po prostu pulchny, 23 kg mniej. Pozdro siłowni. O, dobrze, dobrze, nie marnujesz czasu. Bardzo dobrze. Skoczek H4, goniec E6, skoczek F3. No tak, tu się wszystko dobrze układa. Przeciwniczka robi jakieś takie, wiecie, ruchy bez większego znaczenia, więc to daje mi możliwość w tym wypadku ustabilizowania sił. No i tutaj E4 wchodzi. Nie no, wzorowa partia, słuchajcie. Wzorowa na analizę dla juniorów. Do zobaczenia, Adamie. No, zobaczcie, a właśnie, komputer pokazuje skoczek E2. Tak, skoczek E2 w ogóle najlepsze. Nie no, szachuś. Szachuś, możesz być z siebie nieco dumny. Tu w ogóle jeszcze lepsze było bicie hetmanem, coś, ale to już bez znaczenia chyba większego, bo ocena była bardzo podobna. Dalej nie ma co patrzeć, wiadomo. No dobra, no to co? Mamy 2 punkty. Jest dobrze. Indek 90 gonisz mnie. Zakład o kebaba, kto więcej zrobi punktów. Dobre, dobre, dobre. Czy bulet oddaje? Nie wiem, ale taka rozgrzewka, kilka buletów może nie jest jakimś najgorszym rozwiązaniem. Niektórzy trenerzy twierdzą, że przed na przykład partią, na pewno załóżmy przed turniejem szachów szybkich, czy no, szczególnie błyskawicznych, strzelić sobie za 2 blicki tak na żywo, jak ktoś jedzie grać, to jest niezły chyba pomysł całkiem. Ale to zależy zawsze od predyspozycji danych zawodników. Nie no, bullet to oczywiście jest bzdura, słuchajcie. Ja, znaczy lubię go czasami zagrać, bardzo rzadko grywam. Wczoraj mi coś odbiło i do pierwszej w nocy grałem bulleta przez godzinę. Ale myślę, że bulety to jest bzdurka oczywiście. Chociaż wiecie, no badania by trzeba było zrobić na ten temat. Ale to już nie wnikajmy. Jak ktoś chce grać, to niech sobie gra. Jak ktoś nie chce, to niech nie gra. Komentarze są raczej tutaj zbędne. Raczej bulety bardziej według mnie szkodzą, tylko tak powiem, niż dają coś na plus. Szczególnie początkujący, to na 100% polecam grać szachy trochę bardziej dłuższe tempo. Nie grywam holenderskiej, nie, 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 nie. Domagasz się wyjaśnień, co mi strzeliło do głowy, a o co pytasz? Pulchny 23 kilo mniej. O co pytasz? Czy ja czegoś nie doczytałem? No fan z gry tak, ale frustracja również rośnie, jak przegrywasz.
Wiesz co, wczoraj wróciłem późno do domu i tak odpaliłem buleta, czekałem dosłownie jakieś 5 minut nawet na przeciwnika i Fine Gold tutaj do mnie doskoczył i zagrałem z nim kilkanaście partii. No i tak mnie wciągnął, no i tyle. No dobra, lecimy. Gdzie jest kolejna partia, panie Czeskomie? O, daliście troszkę subków, dzięki. 93 subskrypcje już ma pan od szachów, więc myślę, że jeszcze 7 i będzie już te magiczne 100 subskrypcji, które na pewno fajnie działa. Dobra, mamy arcymistrza. To jest ważne, że mamy arcymistrza. Że jest kolejna szansa. Czyli drugi arcymistrz już dzisiaj. Tu walczymy. Już widzę, że bardziej żwawo gra ten gość. Okej, tu sobie zbijmy. No tak. Te rzeczy widziałem już w swojej karierze. Pełna zgoda, tak uciekniemy. Okej. W sumie to. Ojejku. Misklik. Miało być na D1, ale może wyjdzie na zdrowie. Bierze na E1. No i sobie taką pozycyjkę tutaj tłuczemy. Niech się arcymistrz głowi. No tutaj to już się goniec G3 przyda raczej. Może tak? Spróbuj wymiany gońca. Spryciarz. No, wezmę to. Postraszę hetmanem. Albo spróbuję wymienić. Ale postraszyć czemu nie? Tylko pytanie jak. Okazuje się, że wieża A1 stoi lepiej. Okej, lecimy tutaj. Gdzieś tam się chce wbić. Tu skoczek pilnuje. No taka pozycyjna gra trochę. Jakby się hetmany udało wymienić, byłoby fajnie, ale na pewno jak zagram tu, on mi tych hetmanów nie wymieni. Okej. No spróbujmy tak. Skoczek na C5 przyda się zawsze. No i B4 trochę podciągniemy piona. Taki ruch pewnie. A to wtedy tutaj już go zmusimy, bo będzie. Aha, nie będzie wisiał pionek. Taki ruch powoduje, że udaje, że gram aktywnie, a niech on się zastanawia. I to wolę liczę, lubię Lichesa i czeską, no czeską tutaj Let Tuesday, a Liches, jak musiał wybrać, to wolę trochę, wolę jednak Lichesa. No i okej. No spróbujmy, hetman F4. Wymienił i to szybko. Dobra, żeby tutaj czegoś nie podstawić, tylko tutaj wejdzie skoczek, może sobie wejść, skoczek wchodzi. Skoczek wejdzie tu, zejdziemy ze wszelkich związań i taktycznych uderzeń. Dobra. Hop. Pełna zgoda. No i teraz sztuka manewru się zaczyna. Taki ruch może się przyda. Króla podciągniemy. Okej, okay, tu będzie mi męczył. Będzie mnie trochę męczył. Lecimy do góry. Tutaj się trzyma.
Trzyma się albo się nie trzyma. Żeby taktycznie po prostu nie podstawić niczego. Tak, zagrajmy. Z taką opcją. W ogóle F5 chyba jest ciekawe. Nie, nie jest ciekawe. Dobra, idziemy. B5. A skoczek tutaj ruszył. No tego nie przewidziałem. Dobra, pion mniej, czyli jednak mnie gdzieś tutaj poszukiwał na pieniądze. Zagramy tak. Istnieje opcja, że tego skoczka wezmę, ale realizacja może być bardzo ciężka. Raczej nie na wygranie pozycji, a raczej walka o remis, ale istnieje taka opcja. No, czyli gdzieś tam jednak, zobaczcie, podstawka u mnie zadziałała. No, podciągnę króla na F3. Okej. No dobra. Wiecie co? Ja biję tego skoczka. Muszę zbić tego skoczka. Pionek odzyskany tu wisi. Jakaś większa taka mi się wydaje. Taki ruch. No jest nieprzyjemny. Tutaj. Okej. Taki w ogóle ruch jest też ciekawy. A zagrajmy tu. A dlaczego by nie? Hop. Jakieś takie opcje istnieją w razie czego? Chodzi o to, że jak on tak zagra, to ja, co ja wtedy zrobię właśnie? To jest pytanie. Ataki, siatki matowe jakieś? Tak. Tak. Nie. No właśnie. No dobra, tutaj na pionka króla będę musiał zejść. Królem schodzę, tego będę musiał trzymać. Ale ciekawie się zrobiło mimo wszystko. Jak F4 zagram, to będzie źle. Tutaj. Ile czasu? Czasu mało. Dobra, teraz idę tutaj pionem. Idę odważnie, nie ma co czekać. Może zbyt odważnie, ale trzeba próbować. Szukać aktywności. Co? To jest pytanie właśnie. Czy przepchać, czy nie? A tak mogę. Tak mogę. Wymusić. Wymusić. Za dużo opcji. Tak. Szach. Dobra. Czas się kończy, nie? Go pionami. Go pionami. Aj, tu szachy są jakieś. On wieżą zagrał. Idziemy. Jak z czasem? Ojej, jak słabo. Dobra. Przynajmniej mam remis. Albo wygram. Oj, pozycja chyba jest remisowa. Niestety, bo król się znalazł w dobrym miejscu. Tylko muszę patrzeć na czas. No właśnie, to jest kurde remis. Jeszcze spróbuję, bo mam prawo. Sekundy. Co? I co?
To już chyba pachnie wygraną. Powtórzę jeszcze. Tak, jest król odcięty. Mamy go! Mamy go! Mamy arcymistrza, słuchajcie. Mamy arcymistrza. Bardzo dobrze. Panie Szachuś, czekałeś na to z pół roku chyba, no. Łatwiej tu oczywiście się atakuje z tym pionkiem, znaczy łatwiej próbuje się wygrać tę pozycję niż się bronić, to zdecydowanie. Ale tak. Poświęcenie jakości to wygodniejsza gra. Okazuje się, no nie wiem co powiedzieć. Jeszcze mną targają małe emocje, więc muszę się uspokoić. Ale stabilnie. No w końcu arcymistrz poszedł do wora. Jest dobrze. To chyba zasłużyłem na szklankę wody, co? Zaraz do Was w takim razie wrócę. Dosłownie za chwilę. Jestem. No, podsumowując, no właśnie, sprawdźmy, jak to wyglądało w analizie. Pominę debiut, bo tam na pewno jakoś tak w miarę teoretycznie to wyglądało. Tam podstawiłem, ale podstawka się obróciła. Wymienił. Wymiana jest dobra dla białych jednak. Kombinacja jakaś była, ale sprawdzimy, coś silnik zweryfikuje, bo nie chcę za bardzo też tutaj wnikać aż tak głęboko teraz w tę pozycję, gdy jestem w trakcie turnieju, żeby nie męczyć materiału za dużo w tym momencie, ale tak sobie zerknijmy. No tak, bo tutaj tak. No i wieża H1. W ogóle, wieża H1, jaki ciekawy ruch. Bardzo ciekawy, bo celuje w piona, który jest broniony tylko przez króla. A to ciekawe posunięcie. No tutaj podstawiłem. Tak. No to jest dla czarnych dobre. Wieża tutaj. A, skoczek D6 w ogóle jest taki ruch. Wow. No arcymistrz powinien taki ruch zagrać. A tu dał mi szansę. To teraz ja mu dałem szansę. Trzeba wybijać od razu takiego skoczka. Jakbym ten ruch widział, to bym zbił od razu. Nie widziałem. Tak. No i dobra. Tutaj. No i poszło. Dalej czarne lepsze, ale realizować to, czy to jest takie proste? Co tam było? Tak. Coś źle zagrałem. Król G2 od razu. Aha, chodzi o to, że tu jest zasłona. No tak, której również nie dostrzegam tak od razu, więc to strata tempa. Król bliżej pionka. Tak bardziej rozsądnie to wygląda. F4, król. Koń F3. Ok. Nadal lepsza czarnych, jak się okazuje. Król G3. Teraz równa. O, teraz już nie. Ale to się zmienia, jacie. Ale weźcie i zagrajcie taki ruch czarnymi teraz tu. Ha! Bicie i tutaj grozi. Też racja. No też racja. Szukanie aktywności. Król E6, F5. Król F4. Tak jest. Wieża B1. Wszystko się zgadza. Wygrana białych już jest. Jak widać. Szach nastąpił. A co trzeba było grać? G5, czyli maszerować pionkami, bo skoczek na F3 stoi idealnie. Nie puszcza wieży w ogóle tak w zasadzie z tyłu. No tam lekko, ale skoczek z królem stoi dobrze, a ten pionek niby idzie. No pionami zasuwać, a ja sobie wymyśliłem szacha. Szacha zawsze mam, ale tutaj też pionki idą. Oj. G6, dobrze. F6, czy? Odważnie poszło. F7 lepsze? Dlaczego? G7 lepsze.
Poszło G7. Tak. Skoczek G4. No tego ruchu nie widziałem. Jakiś skoczek H6 i sztuczki działają. F7 wyrównuje sytuację. No widzicie, teraz ja odpuściłem, ale no w blicu wiadomo wszystko możliwe. Bicie, król E5, tak. Tak. Oj, ten ruch przegrywa. Król F8, wieża G6 remisuje. A wieżówki trudne są. Ojej, piekielnie. Dlaczego ten ruch przegrywa? Bo król F6. Ja cię kręcę. Biorę wieżę albo daję mata. Kto to widział podczas gry? Uczciwie się proszę przyznać. Ła, ja tego nie widziałem, ale bym pięknie wygrał szybko. No to są takie niuanse, bo człowiek się tylko tutaj zafiksował na pionka oczywiście, więc to nie dziwi, że tak nie poszło. Przynajmniej mnie nie dziwi. Ale król F6 i wygrywałem szybko, wow. No dobra, szach nastąpił. Nadal to według mnie jest wygrana. Już nie jest. To jest już remis, bo król przechodzi. Okej. Okay. Mam nauczkę. Jak już król tu przejdzie, to jest remisik. Ale on tam się pomylił. Tutaj oczywiście próbujemy z różnych stron, jakichś takich prowizorycznych szachów. Król z tej strony. No i zaczął się gubić chyba. Okej. Szach tutaj. No ta pozycja to musi być wygrana. Nie? Komputer mówi, że nie. Ale bronić się jest trudno. No właśnie, mało czasu, Jarosławie, masz rację. Szach nastąpił. Szach to już jest błąd. No jak mówię, ciężej się bronić niż to wygrywać. Okej, jest partia. Polski arcymistrz. Z kim ja gram? A, pan Tani, Paweł Jaracz. Trzeci arcymistrz, słuchajcie. To jest bardzo silny arcymistrz polski. Szczególnie w szachach błyskawicznych. Dobra, królewsko-indyjska. No gramy po ludzku, no co mamy nie grać? Gramy, nie boimy się. Okej, teraz pytanie, gdzie odejść, nie? Wrócę tędy, zagram A5. I będziemy grać. Czy C5 było dobre? Nie wiem, szczerze mówiąc. No tak. Chcę zagrać tu. Będzie miło. Okej, koń E8 w obronie. Okej, skoczek tu się ładuje. Zgoda. Pełna zgoda. Nie, no dobra, no to gramy. No tutaj skoczek, wieża. Się chyba trzyma, co? Czy się mylę? Szczerze mówiąc, to nie wiem. Skoczek tutaj tak, bo po wybiciu skoczkiem wskakuje. B4. Niechaj nastąpi B4. Dobra. F5 może. Atakujemy w punkt i takim ruchem będziemy grozić. Ruch F4 jest bardzo niebezpieczny. Skoczek C4 dobrze działa. Bardzo dobry ruch. Tu się zgodzę. Tu się w pełni zgodzę. Coś grać trzeba. Skoczek F6. A, tu pionek leci. Tego nie zauważyłem. Przeciwnik jeszcze tego pionka nie chce wziąć z jakiegoś powodu. Jakbym zagrał teraz. No właśnie, gdzie? No dobra, jedziemy skoczkiem na G4. A co tam? Lecimy.
Nieco przyblokować. Tu pionek wisi, ale czy to można tak łatwo wziąć? Chyba można. Tak jak widać na załączonym obrazku. Chyba można. E4. No właśnie. Robi się już nieprzyjemnie. Dobra, jakieś aktywności poszukajmy. Ojejku, dużo grozi. Tak. Skoczek trochę osamotniony. Cóż on, biedny żuczek, może zrobić? No, gońca otwórzmy. Tutaj spróbujemy coś powalczyć. Zamieszać jakiś, nie wiem w sumie co grać. Muszę uważać na taki ruch. Czasu coraz mniej. Muszę wziąć to niestety. Jakaś nadzieja na cokolwiek. Poskoczek D3. Nadzieja jest teraz. Tak, 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 tak. No ale to będzie trudne. Ale nie, niemożliwe. Te moje wieże dobrze stoją w tym momencie. Czas się trochę wyrównuje. Jakieś poświęcenie jakości pewnie ze strony przeciwnika się szykuje. No zobaczymy. B4 to skoczek D3 widełki. Okej. No tak muszę zagrać. Muszę. O, jak odda jakość, no to bierzemy oczywiście jakość. To się ładnie wyklaruje. Raczej. Wziął. Nawet się nie pytał. A, więcej weźmie. Okej. Zgoda. Ładnie zagrał. A szybciej, Krzysztof, myśl, bo tu jakieś pomysły mi do głowy przychodzą, ale... Dobra, tak, nie bijemy tego. Kurczę. Ciężko. Bardzo ciężko. Ładnie, ładnie mnie tutaj. Jeszcze czasu mało. Dobra, biorę pionki, tu nie ma się co zastanawiać. Kurczę. Nie, no bez sensu, przegrałem partię. Dobra. Trudno się mówi. Szkoda, aż sobie zerknę, bo czułem się już w pewnym momencie dobrze w tej pozycji. Jestem ciekawy, czy C5 tutaj, czy jest dobre? Nie jest dobre. Raczej. Według silnika. Może jakaś głębsza strategia. W dobrej wersji poświęcił jakość. Może ja czegoś nie widziałem. Szkoda, szkoda tej partii. Bardzo szkoda. Bo to moje pozycje. Skoczek E8 słabe z jakiegoś... A, B5 wchodziło? No tak. B5, skoczek D6 i pewnie hetman B6. Zobaczmy. Hetman B8 nawet. Okej. Okay.
Widzicie, przeoczyłem taktykę. Znaczy, w partii klasycznej na pewno bym taki ruch znalazł, to bez wątpienia. W blicu wiecie, jak jest. Szybko, nie? Dlatego koń E8. A tu koń C4 błąd, bo już się rozgrywam na tej stronie. No trudno. Poszło jak poszło. Można bić piona tutaj szybciej, wiadomo. Skoczek G4. No biały lepszy, wiadomo, pionek więcej. Techniczna sprawa, ale tam się troszkę jakby mój przeciwnik pogubił, mi się wydaje. Nie? Cały czas taka dobra? Skoczek C5. Tutaj. Ha! Silnik pokazuje co? H5 grać albo B3. Cały czas białych lepsza, nieźle. Co? Wieża G4. Wieża G4 wygrywało szybciej. No to mój przeciwnik też przeoczył, bo tu goniec wchodzi. Ha, moment, moment. Aha, chwila. Bo tu cały czas wisi hetman. Dobra, no ale ja tego ruchu też nie widziałem. Co? Trzeba było bić i grać. Ja tu taki motyw widziałem, jak zagram tu, ale tu jest goniec niestety, więc jak tutaj, tutaj wymiana, on nie może wymienić raczej. Szach raczej też nie. Raczej tu. Bicie, bicie i tak. No i tutaj trzeba walczyć też o remis z czarnymi. Coś takiego z daleka mniej więcej widziałem. Spił. A wieża A4. Dlaczego ja wieżę A4 przeoczyłem? Wiecie, o co chodzi? Że jak zagram tutaj, no tam powiedzmy tu, tak? No to kurczę, świat i ludzie, no to tutaj bym raczej bym tego nie przegrał, jakbym nie popełnił jakichś grubszych błędów. Nie widziałem wieży A4. Sporo błędów widzicie z jednej i z drugiej strony w tej partii. Ale jestem zadowolony z tej gry. O, tak troszkę ogrania jakby za mało jeszcze. Taki jest blitz. Nic na to nie poradzimy. Jak tam idzie naszym Polakom? Dajcie znać. Ale to już dawno. Kindek, to już dawno, dawno. O, kolejny arcymistrz. Świetnie. Jak mnie to cieszy, że mam kolejnego arcymistrza. Właśnie chodzi o to, żeby grać jak najwięcej z GM-ami. Nawet po porażce. Pięknie. No, 3 na 5 to nie tak mało. Dobra, spokojnie. Tamtej partii zapominamy. I lecimy z kolejną. Jaki wariant by tu zagrać? No dobra, tak. Wszyscy łupią to samo. Co? Skoczek C6 się chyba nie gra. Ja nie pamiętam teraz, jak tutaj grać za bardzo. To jest z kolei mój problem. Chyba mogę zrobić roszadę. Nie mam podstawki jakiejś taktycznej. Zaraz, a jak zbiję, to co? Skoczek C2 jeszcze jest ciekawe. Skoczek C2 zagrajmy. Wisi. Jakiś roszada się należy. F5. To tu mogę. Mogę i nie mogę. Hetman D2. Kurczę, ten będzie mi wjeżdżał. No dobra, gramy G3.
Będzie mnie klasycznie atakował. Nie, tutaj tak chyba muszę zagrać. Przesłonić to wszystko. Wymiana hetmana 3, tutaj taka końcóweczka. Czarne dobrze z debiutu wyszły. Okej, wymienimy hetmany. Zgoda, zgoda. No, wymienimy gońca. Jak teraz grać, co? W drugą stronę ma iść król, idzie w tą. Okej. Powiedzmy tak. Taki remis chyba tutaj jest, co? Nawet nie chce mi się, szczerze mówiąc, nie wiem, królem. No, walczymy oczywiście, ale chyba remis. Wszystko jest oczywiście możliwe. Taki ruch. Sprytnie. Arcymistrz nie odpuści. Bardzo ciekawe, C5 i co teraz? To przechodzi? Chyba nie, bo tutaj. Lecimy tak. Co ja w ogóle gram? Bez sensu to było usunięcie. Ile czasu jest? Dobra, tutaj jakieś bicie. Tak, zagrajmy. Wyżej. Tak od razu trzeba było grać królem. Się nie czaić. Sprytnie gra, naprawdę sprytnie. Dobra, bijemy. Szach. Czas się kończy. Kurczę, moja wieża się plączy niepotrzebnie. Kolejny szach. Tak. Masakra. Faktycznie nie wiem, co grać. No właśnie. No nie. No nie, Krzysztof.
Co? Czy przeciwnik podstawił? Nie, nie podstawił, ale nie przegram tego. Bo wracam, po prostu wracam. Z figurą więcej. Tylko te trzy piony. Mogę jeszcze tej figury nie oddawać w sumie. Ale on długo myśli. Czas mu spadnie. Czas mu spadł! No fart to fart. Masakra, słuchajcie. Wygrałem z arcymistrzem. O co tu w ogóle chodzi? To znaczy tak, w tej sytuacji, dobra, rzucamy sobie na silnik, co? Ale patrzcie, zero błędów pokazuje tutaj. Wiadomo, że nie, nieczysta partia do końca. Deblot rozegrałem słabo, uważam. No ale zreknij. O, co? Plus dwa? Czego ja nie widziałem? A co to daje? Ojej, to jakieś niuanse wchodzą. Tutaj jakieś F4, no to takie rzeczy to. Aha, bo tutaj coś wisi. Dobra. Odkryty król. Pan Bartosz Soćko mówi, że jak się ruszy po roszadzie pionkiem F, to zawsze jest źle. No, w królewsko-indyjskiej raczej nie, ale. Dobra. Tu mam dobrą pozycję, naprawdę? Zupełnie inaczej to kalkulowałem. Co w tej sytuacji? W tej sytuacji. Tu? Też racja. To skoczki w ogóle chyba dobrze stoją. No dobra, ale poszło jak poszło. Nie zagłębiajmy się za bardzo. Tutaj dużo uproszczeń. Okej. Goniec F1. Aha, bo na końcu skoczek F6 wisi, więc hetman nie może zbić tutaj. Dobra, to też przeoczyłem. Takie właśnie łatwe rzeczy. Okej. Tutaj dużo wymian. Dobra, końcówka raczej remisowa. Chwila, jak to poszło tu? I B4 pokazuje silnik też. Tak na szybko patrzę oczywiście. CBAB, wieża C2, czyli każe tutaj zbić, żeby mieć luft dla króla. Tak, żeby król oddychał. Tą ścieżką trzeba się kierować. No właśnie, a ja tak nie zrobiłem. A zobaczcie, cały czas silnik mówi remis, nie? Chociaż nawet już teraz tu wieża niepotrzebnie. Ale poszło, poszło, poszło. Się niby trzyma. Tak, GM chciał wygrać. I ma wygraną. Znaczy, ja D4 widziałem ten ruch na widełki, bo tutaj patrzyłem, że zagram i zbiję tu, ale ten pionek ucieka i tu lecą piony chyba. O to chodzi. Aha, chodzi o to, że jak tu i tu weźmie tutaj pionek, król idzie w tę stronę. Jak wezmę pionka, to ten pionek ucieka, a jak będę dawał szacha, no król podejdzie tutaj, dlatego jest wygrana. On zbił i się sytuacja odwróciła. Wieża F3. Wieża C4. Zbiłem. No i chłop się tutaj zamyślił. No to nie jest też takie całkiem oczywiste. Zobaczcie, plus jeden tylko. Runda się zaczęła? O, rety. Tak, runda. Kolejny arcymistrz. Tak jest. Kolejny arcymistrz. Jedziemy. Oj, słuchajcie, dobrze. Dobrze, że są arcymistrzowie. To już który z kolei? I tak już jest limit dobry. Siódma partia. Który to czwarty arcymistrz? Niech mi ktoś powie, jaka była teoria. Teoria była dobra, tylko trzeba ją znać. Skoczek tutaj, dobra. Krzysztof, jak to się grało? Gramy C5. A co tam? Goniec B7. Pionek niby słaby. Król F8, wiem, że jest ok. Tu H5 zaraz wrzucimy. No to H5, hetman F4, G5, tam się tak gra mniej więcej. Mniej więcej. Co dalej, to wola boska.
Tutaj? A, co będziemy się czaić? Jedziemy, arcymistrzu. G5. I myśl. Proszę pomyśleć. Myśli, posłuchał się. Zbił. Zbić gońcem muszę, nie mogę, bo A6 tam będzie. Ok. W porządku, lecimy. Dobra. Pytanie, czy tu mogę? Mogę chyba. Nie, nie mogę. Nie mogę. Więc może tak, a może i nie. Na gońca zachowajmy. Znowu zwariowana poza. Tak, i tutaj, i tutaj. O, to są jakieś opcje. Tu w ogóle taki ruch mi się bardzo podoba. Wieża moja będzie połączona z gry. Nie możemy oddać hetmana. Znaczy nie wiem, nie możemy wymienić hetmana. Skoczek D4 tutaj. Szach istnieje, to odejdę. Są słabe pionki, ale jeszcze je trzymamy jako tako. Do król E8. Król się sam będzie bronił. Skoczek będzie tutaj wlatywał z szachem. To nie będzie przyjemna opcja. Ok. To spróbujemy tam. Na bezczela. Ok. Tutaj, no wejdzie, to zbije. Wyjścia nie będzie. To tak. Koniec G5 mi bardzo nie pasuje. Chociaż koniec G5, bicie tutaj, potem tu. Taktyka wchodzi jakaś. No bić muszę. Pytanie, czy tam przechodzi. To jest jakaś moja szansa, prawda? Czy ja czegoś tu nie podstawiam? Chyba nie. No bije na G2. To jedyna nadzieja tutaj na mata. Skoczek trzyma wszystko. Bardzo sprytnie zagrał. Tak, bardzo sprytnie zagrał. Pytanie, czy ja nie mogę bić tutaj, 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 tutaj. Mogę. Gdzie co? Bije. Wydaje mi się, że mogę. Dobra. Hetman musi zwolnić pole dla króla. Zgoda. Uciekamy, uciekamy. Okej.
Stronimy. Jest figura więcej, no to tak. Grożę matem. Okej, szachów nie ma. Grożę matem. Dobra, jakieś tutaj chocki, klocki. Teraz też gram tu. Grożę matem. Jest! Kolejny arcymistrz. Słuchajcie, do dzisiaj nie zapeszajmy, ale kolejny arcymistrz. Chyba dzisiaj trzeci już w ogóle. No, to kurczę, blade szachuś. Twarda obrona. Ciekawe, czy coś tam było. Zerknijmy szybko. Która to runda była w ogóle, bo się już pogubiłem. Nawet nie wiem, ile mam punktów. 5-7 mam. Okej, okay, to ładnie idzie. Dobra, szybko zerknijmy sobie tutaj, jak to wyglądało. No, słuchajcie, naprawdę. D4 trzeba grać. Będę pamiętał. Okej, okay, hetman. Co? Hetman A5? Ajajaj, podstawił. Patrzcie, hetman A5 wchodzi. To znaczy nie podstawił, bo po tym ruchu nie może on bić tutaj. Bo ja sobie odchodzę. Jest groźba, jak skoczek C3, to D4, bo wisi wieża i skoczek. Okej. Okay. Jeszcze małe doświadczenie. On musiałby wrócić po prostu hetmanem, stracić tempo. No ale król F8. Znamy ten ruch, on zawsze wygrywa, więc tym razem też się to sprawdziło. Hetman H5, tak. D4 pokazuje. Aha, no tak, żeby skoczka. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Jakie fajne pozycje powstają. Dobra, to trzeba to podszlifować nieco. Bicie, bicie. Ale białych lepsza teraz. A tam kij z tym, że lepsza, nie? Wygrana jest, to jest. No, trzech arcymistrzów już dzisiaj na rozkładzie. Takie partie cieszą. No wiadomo, przeciwnik tam szukał czegoś, nie? Ja tak trochę tak w miejscu staram się stać, coś tam przestawiać. No ale w blicu. Dobrze, no. Goniec D5. Tak, dał szacha. No i tu się zrobiła dobra pozycja, nie? Bo goniec G2. Względnie czysto, no tam białe miały lepszą, ale to lepszą to trzeba wykorzystać, nie? Tam 1,5, jeden coś tam. Tutaj, poczekajcie. Patrzcie, FG pokazuje, żeby bić. No i zbiłem. Król jedyne. Tutaj sprytnie, bo groziło zagranie hetman E7 i hetman E8 z matem. Bardzo ładnie. Zaraz jest. Nie ma partii jeszcze. Hetman G6, król C8, wieża D8. No tak, no tutaj już po prostu słabość króla. Tak, to wygrana. Wieża F8. No i poddał. Super. Cieszę się niezmiernie z tej partii, bo była taka w miarę, w miarę. Goniec H1, tak, ale goniec H3 też działało, nie? Także, bo jeszcze tam na F1, jak goniec stoi na H3, to jeszcze na F1 tam możemy grozić. W ogóle 7 na 7 ma. Co? Dawid Janaszak ma 7 na 7. Nie, no gość. Pozdrawiam. CM2700 to najgorsze w ogóle kojarzenie. Kolejny arcymistrz mógł wlecieć, no. CM z takim rankingiem to wymiata. Także nie zdziwcie się, przypuszczam, że nie jeden taki CM jest lepszy od arcymistrza, nie jednego w tym turnieju. Więc to jest równie silny zawodnik. 7 na 7 Dawid ma, ja cię kręcę. No niesamowite. To mistrzunio leci na rekord. Co ja mam tutaj zrobić teraz? Skoczek D2 sobie zagram. Nie zagram skoczek D2. Jak ja mam grać? Niech ktoś mi podpowie. Bije to na D5, co tam będę się czaił. Tak też można zrobić. Roszada. No okej. Okay. Goniec F4 chyba lepszy. Goniec D6. A, to tutaj dostanie też. Okej. Okay. To jest okej. Okay. I goniec F4. Dobra. No wieża C1. B3 może. Grajmy w szachy żwawo, wieża D1. Tu mi coś będzie podwisać. Okej, okay, no to skoczek E5. Jak bije, bije, potem E4.
Co? Tak poszło szybko? Naprawdę? Wskoczek tutaj. Na H5. What? Nie, no to co? No to go. Może na A5 trzasnąć oczywiście, ale tu się otwiera wszystko. Bicie na E5, na D5 tutaj do końca. No dobra. Tak może zagrać. To jest dobry ruch. Tak, dokładnie. Tak też i poszło. Ale zaraz, tu się trzeba taki ruch dostanę. To może być nieprzyjemne. Ale mogę tego skoczka zbić. A co tam? Silny był skoczek, więc go wymienimy. A4, A5. Pionek izolowany, okej. Okay. No jest izolowany, ale... Ale jeszcze się trzyma. Chcę wybić tu. Nie ukrywam tego. Wymieńmy, spróbujmy wymienić aktywną figurę przeciwnika i wierzą się gdzieś tam wkraść. Prawda, tak zagrałeś? Lecimy i szukamy aktywności. Pełna zgoda. Próbujemy coś tutaj skleić. No tak, on będzie mnie atakował, to jest oczywiste, więcej niż pewne, musi to robić. A teraz F4 nie jest takie całkiem? Wow, co? A tu nie mogę? A, wisi mi wieża. Okej. Okay. Wisi wieża. To tak, zagram. I tu będę groził. I co teraz? Znalazł alternatywę na to posunięcie przeciwnik? Nie wiem, ale gra szybko. Chociaż mi się pozycja podoba. A tu plaśnie. To dostanie F4. Aha, maty grożą. Ja cię kręcę. Chwila, atak. A nie mogę. O kurde. Robi się gorąco, naprawdę. Tu zbiję. Kurczę. Kurczę, nie wiem, słuchajcie, co grać. Zgłupiałem totalnie. Wow, ale mnie tutaj załatwił. Cię gwiżdżę. Dobra, tak. Żebym miał tu ucieczkę. Ale się porobiło. Jeszcze wieża A4 takie chytre jest. Dobra, tutaj nie będzie chyba nic złego się działo. Tutaj szach też nic nie daje. Okej. Tak. Ojej, bo podstawiłem. Przecież pod gońca. W ogóle co ja robię? Różnobarwne, może nie będzie tak źle. Trzeba mieć nadzieję na zawsze. Co ja w ogóle gadam? Ile mam czasu? Mało, strasznie.
Pozycja jest zła. Ojej, jeszcze tu podstawiłem. No dobra, topa jest. No niestety. No tak, tutaj już musiała być wtopa. Ta podstawka jeszcze mało czasu i poszło. No dobra, zerknijmy sobie, trudno. No ja wiedziałem, że ten przeciwnik gra całkiem nieźle. Ale żeby taki ranking zrobić w internecie, masakra. Dzięki za suba. Dzięki serdeczne. Nie no, to była dobra pozycja. Skoczek D5? What? Ja cię, skoczek D5 wchodziło, no tak. Znaczy, no tak, ja tego kompletnie nie widzę. Co to daje? No tak, bo jak zbiję tu, on nie może tu, bo zawsze wieżą wybijam, mam szach. Chociaż ciężko policzyć, to trzeba dokładnie z kompem zobaczyć. Nie jem słodyczy. Od stycznia. Koniec. Nie będę jadł słodyczy. Słuchajcie, ale ta pozycja była dobra. W miarę. Podobała mi się. Czy równa, ale tak jak silnik wskazuje, ale się ona podobała po prostu. A przeciwnik, silnik każe wymieniać jednak wieżę. O, to. Czarnych. Kurde, miałem wrażenie, że jak w pewnym momencie jakby grał silnikiem. Oczywiście nie grał silnikiem, bo jego ruchy nie były jakieś świetne w pewnych momentach. Tak, odczuwam po prostu intuicyjnie, ale no właśnie, tutaj nie zauważyłem Hetman F4 silnego ruchu. To się już robi ciężko. Hetman C2. Goniec C2, znaczy tu podstawiłem, w ogóle zapomniałem, że przecież goniec celuje też w drugą stronę. Dobra, zostawmy tę partię. Zobaczmy, jak tam nasz lider sobie radzi. Czy on jeszcze gra, czy już nie? Przegrał 7 na 8. Ok, no ale 7 na 8 już, no to jest w ogóle rewelacyjny wynik. Nie, dziękuję za diety pudełkowe. Dziękuję, dziękuję. No cóż, no trudno. Trudno, no i się przegrywa ze słabszymi teoretycznie. Ale widzicie, ranking 2700, on się nie robi od tak po prostu. To była ósma runda, nie? Ile ja mam punktów? 5 punktów? 5 punktów mam. I tak w sumie jestem zadowolony, bo trzech GM-ów po drodze. No a tutaj Dawid to w ogóle rekordy pobił. 7 na 7 i pierwsze miejsce dzielił. Naprawdę rewelacja. No, trzymamy za niego kciuki, bo on już ma 2 punkty więcej ode mnie i sobie tam dalej ciśnie. Dawid Janoszek. Mistrz Fide. Przegrał partię, jest na trzecim miejscu. Da się grać, nie? Słuchajcie, zaspamuję wam jeszcze raz link. Ostatni raz już dzisiaj, dobrze? Dobijmy 6 subów. Proszę, zróbcie to dla pana Piotra. Cyk, cyk. I leci. O, jak tam nasi pozostali? Ktoś się orientuje? Kacper Piorun. KPIO 91. O, 98 słupków widzę. To jeszcze 2 i jest pięknie. Po 8 rundzie jest jakaś tam mała przerwa, nie? Taka techniczna. Dobra, trzy najważniejsze partie zostały. Trzeba walczyć. Skoczek D5, taki trudny ruch tam był. Trudne posunięcie skoczek D5. Chociaż z drugiej strony na związaniu bazując. Ciekawe.
Który w ogóle jestem? Jak mam już tak dużo punktów, to może sprawdzę. Nie sprawdzę. Nie scrolluję się niżej. Jak się uda wygrać dwie z rzędu, to będzie widać. I tak już jestem, słuchajcie, bardzo zadowolony. 3 GM-ów. Bye bye. No i znając życie, po przegranej teraz z CM-em, dostanę arcymistrza. Znaczy, ja się z tego będę cieszył, ale to widzicie, jak to jest. Wygrywasz z 2 GM-ami i to pod rząd i dostajesz CM-a. I przegrywasz. To trochę tak może boleć, nie? To jest takie nielogiczne, powiedzmy, ale... No ale tak to w turniejach jest. Zdarza się tutaj czarny koń i łupie. Młody. Okej. Okay. Link podlinkować? Bardzo proszę. No tak, to słuchajcie. Lecimy z tematem. Dobra. Kolejna runda, aż się zgrzałem. Tak, a propos tych subskrypcji, nie wiem, ktoś się z Was orientuje, tych subów na Twitchu, tych płatnych. One się chyba jakoś zerują, co? Bo nie wiem, czy jest sens, żebyście te subskrypcje mi dawali, jak ja streamuję rzadko, raz w tygodniu. Chyba jest troszkę... W każdym razie żadnych korzyści z tego nie mam jeszcze, ewentualnie ja. No Wy też powinniście jakieś tam emotki, ale tutaj 23 kilo mniej to zrobi. Tam się umówimy, któregoś dnia szybko machniemy jakieś emotki. Sycyl? No, Sycyla gram tutaj. Jeśli było pytanie do mnie. Dobrze. Pod nieobecność wielkich graczy, chociaż kilku jest zawodowców oczywiście, ktoś może sensacyjnie tutaj zgarnąć, chociaż tu widzę 3094, no to niezły ranking. Ciekawe, jak ten na kamurze idzie. W walce o Bitcoina, tam myślę, że da radę. W ogóle nie wiem, czy się orientujecie, ale Nakamura bardzo długo był w Polsce. Przyjechał 20 tam któregoś grudnia, nie wiem, 3 grudnia czy 2 grudnia i chyba do 9 stycznia był w Polsce albo do 10. A to, że nie jem słodyczy? Nie, jakoś tak nie czuję potrzeby jedzenia słodyczy, jeśli o to pytasz. Wolę mięso. No właśnie, tu może być pies pogrzebany. Tak, ja wiem, że Nakamura streamował z Polski, tak, widziałem. No, kwarantanna go dopadła, dokładnie. No, taki bywa. No, sobie w Mariocie wyleżał się chyba trochę. Odpoczął, myślę. No dobra. 8 na 8. Ktoś tutaj już, tak, to już wiemy. Okej, okay, 8 runda. No to co, lecimy zaraz, no. Kolejna rundka. Go, go. W sumie nie wiem, co mam powiedzieć. Trzeba wygrać. Trzeba wygrać dwie partie, a potem zobaczymy. Serio, internet tam, ojejku. No tak, jak tam ma internet. Pewnie niesamowity u siebie w domu. No musi mieć streamer, który streamuje codziennie, no to musi.
Tak, rozumiem, rozumiem. Coś chyba klikło. Jest arcymistrz. Po raz kolejny. No, słuchajcie, grajmy. Grajmy. Oby. Dobra, nic nie mówię. Grajmy po prostu. Okej, dzięki Nitrolutku za info. No i po tej przerwie niektórzy właśnie sobie poszli zrobić herbatę i wracają, tak? I się spóźniają. I tego to nie lubię. Wolę grać już na równych zasadach. Ciekawe, na przykład, jakby taki Nakamura się spóźnił i zostałoby mu, nie wiem, 6 sekund, powiedzmy, to chyba dałby radę, co? Ze mną by dał radę, na pewno. No jak maszyna by zachrzaniał plus sekundę na ruch. No powiedzmy takie 6 sekund, 10 sekund, jakby mu zostało. No dałby radę, umówmy się. Znaczy 6 a 10 to jest różnica przy tym, jak się dodaje jedna sekunda. 6 sekund za mało? No nie wiem. No nie wiem, przy dodawanym 1 sekunda to tam debiut wyklepie bardzo szybko, zyska z 15 sekund i może sobie wtedy pomyśleć. No dobra, widzicie, koleś się spóźnił prawie połowę czasu. Okej, okay, teraz pytanie, jak to się grało. Nie wiem, jak się grało, ale zagramy tak. Pewnie niedobrze. A mi się podoba. Co? No to tak. Skoczek E4? Nie, skoczek tutaj wydaje mi się takie ciekawe. Chociaż... na twoje babka wróżyła. Ciężko stwierdzić. Tutaj, no dobra, taka trochę francuska, nie? Powstała w gorszej wersji do czarnych. No B5. No taka trochę francuska. C8. No właśnie. Tutaj mogę. Spróbuję. I skoczek C5. Tu się właduje skoczkiem, będzie stało bardzo dobrze. Ten goniec był raczej groźny. Jakiś ruch F5, F6 było chyba dobre. Jak bije w przelocie, to dla mnie spoko chyba. O, to spoko. Raczej. Tak. A nie, bo na końcu jest tutaj. Dobra, zagramy H6. To teraz na D4 się właduje. Okej. Okay. Nie? Tu i tu. Aha, chwila, przecież nie mogę tak. O co tu w ogóle chodzi? Czy ja mogę zbić tam? Tak mnie kusi na C3, żeby zbić. Tylko nie widzę, co dalej. Aha, bo tutaj. Na C3, na C3, czy na C3 nie bić? Bić na C3, czy nie bić? Wiecie co, ja zbiję na C3. Bijemy, no kusi mnie strasznie, to bije. Wieżą, bo zawsze mam tutaj szacha, jak goniec D2. Grożę takim ruchem na przykład. Chwila.
się poświęciło. Dobra, biorę pionki. Nie wiem, czegoś tam nie widzę po prostu. Pewnie nie jest to dobra pozycja zbyt. Coś tam nie wyszło z tym poświęceniem. Pionów dużo, ale niestety jego stabilizacja jest tutaj groźniejsza. No tak, grożą mi tu jakieś maty. Kurczę, balans. Nic nie widzę, słuchajcie, w tej sytuacji. A, no tak, tu jeszcze wieża. Ile mam czasu? Bardzo niewiele. Aha, tu już jakieś podstawki, czy nie? Jakieś sztuczki jeszcze się dzieją? Czy się nie dzieją? No, to już wtopa jest. Właśnie. Nie widzę, wiecie co? Ojej, no właśnie. Kurde. No właśnie. Piękna pozycja była, no piękna była. Jasny gwint, no. Jeszcze mi się spóźnił i mnie ograł. Teraz to się zdenerwowałem. Piękna była pozycja, pokażę wam. Była bardzo dobra, już jest dobra. Tylko, że ja nie potrafię wykorzystać na krótkim czasie. F6, nie? Tutaj pokazuję. Miodek. No tam zryzykowałem, poświęciłem na C3, ale no tu już w ogóle myślałem, że mam świetną grę. No i B4? Co? Wow, ale ruch. No tego to nie widziałem absolutnie. A dobre posunięcie. Dobre, dobre, bo jak tu wybiję, to wybijam tu i tam wieża, nie? Wszystko się zgadza. Rozbijam w ogóle całe skrzydło. Bardzo ładny ruch. F5. Tak. Wieżu, wieżu. Ojejku, za daleko. Chwila. No dobra, wierzą, nie wierzą, goniec poszedł, roszada. Skoczek C3, co? Skoczek C3 błędne, a wydawało się, że kurczę działa. Szkoda. Ale nie żałuję tej decyzji. Co tutaj lepszego? D4? To się łatwo mówi. No tutaj to już mnie tam dojechał, nie? No dobra. Czyli nie docisnąłem i mnie dojechał. Tyle w temacie. Szkoda. Ale cieszę się, że dużo arcymistrzów dzisiaj dostałem. No jeszcze dwie rundy, więc mam nadzieję, że nie ostatni GM. Tylko punktów znowu mało, nie? Dobrze idzie, ale punktów mało. Wow! Dawid Janaszak ma 8 na 9, słuchajcie, świetnie. No i w ogóle walczy tutaj o kasę, no, w tym turnieju. Jakby nie było. No, trzymamy za niego kciuki, on już zrobił 8 punktów. Ładnie, ładnie.
Dobra, runda za chwilę. Runda przedostatnia. Zawsze jak początek jest taki dobry, pamiętacie, że potem końcówka się robi. No ale dwie ostatnie partie są bardzo ważne. W takich blicach, takich Szwajcarach. Pięć na siedem, pięć na dziewięć. Na dwie porażki z rzędu bolą. Z tamtym CM-em była dobra gra. No ale niewykorzystane szanse się mszczą. Tak to już bywa. No dobra, dobra, ale walczmy, walczmy, walczmy. Ja jestem zadowolony mimo wszystko. No przydałoby się jeszcze dwóch arcymistrzów. Ale trzymacie kciuki za tego pana. Jakby teraz wygrał, miałby 9 na 10, to w ogóle rewelacja by była. I ostatnia runda już o wszystko i wiecie o co chodzi. Sam fakt w ogóle, to nie chodzi nawet o kasę w tym turnieju, tylko na pierwsze miejsce będzie mu ciężko zdobyć, jak ten ma 9 na 10. Dobra, nieistotne, ale samo zdobycie czegokolwiek byłoby super. National Master, Stany Zjednoczone. Dobra, lecimy. No ten przynajmniej od początku zaczyna grać. Zwykły gambit hetmański, a nie, jednak nie. No dobra, bot Finika system zagrajmy, jeżeli tak będzie. To na A5. Klasyk klasyków, G3. Będziemy naciskać na pionka. I skoczek B5 już się pojawia. Zgoda, tutaj. No, perfidnie idziemy na piona. Taki ruch jest chyba ok. Co? Tak można zagrać? No to ciekawe. Widocznie można. Nie, no dobra, tutaj zbić muszę, tu zbić muszę. Ale nie muszę bić na C5 do końca. Bo teraz mogę zagrać B3 i przytrzymać. Ta poza jest na pewno dobra dla białych. To jestem przekonany. To jest kwestia tylko wykorzystania lub nie. Okej. No tak. Bo chcę zagrać wieżą. Walczmy tutaj o linię. Trzymamy punkt C4. No, grozi wzięcie tutaj też, wiadomo. O tak muszę. A, takie tutaj niebezpieczne są. Kąski. Właśnie. No ale jest H4. Tutaj to, no jak tutaj to wymieniam. Sprytnie zagrał, sprytnie. To trzeba mu oddać. Wrócił? No dobrze. Wymieniamy. I tutaj chce mi wymienić. Bezlitosny typ. Końcowa. No dobra. Muszę tak coś tutaj zadziałać. Końcówka taka bliżej remisu, ale skoczki to skoczki. Popatrzmy o pionka. Co ja dalej mogę? Nic.
Dobra, tak. Wszystko to trwa długo, ale... Trzymam z skoczkami gardę, mam nadzieję. Oj, żebym ja czegoś nie podstawił. Tak, chyba muszę. Właśnie, tu się robi gorąco. Dobra, F4. To może być złe posunięcie, bo tu jest słabość, ale co ja mogę zagrać? Skoczek musi wrócić. Ojej, jest to samo. Dobra, tak. Kurczę, łapie mi te skoczki. Ach, skubany. Czasu coraz mniej. Ojejku, to mi łapie skoczka. Kurczę, te pionki się zrobiły strasznie groźne. O, masakra. No niestety muszę tak. Aha, bo tu jeszcze tak, jakieś ucieczki. Okej, to tak. Jakaś nadzieja. Biorę te piony, co mam robić? No nie, Krzysztof, żebyś ty tylko... Dziesięć sekund. Nie tym pionem zagrałeś. Jakaś aktywność króla. Aj, skoczka mi zamknął w ogóle. W całym tym zamieszaniu. O, teraz ja mu mam. Ja złapałem skoczka, ale zaraz on pionkiem będzie musiał zasuwać. Dokładnie. Ojejku, Krzysztof, co ty grasz? To co, remisik? Remisik nie byłby zły. Okej, okay. No to z remisu trzeba być bardzo zadowolonym w tej końcówce. Dobry remis, no. Dobry remis. Tylko szybko zerknę, pomijając debiut, no to w topa była. Ale czy na końcu ja miałem jakoś tutaj chyba H5 lepsze? W ogóle król E2. Bo to jest pionek więcej, ale problem jest ze skoczkiem. Tutaj złe. Tak. Tu. Znaczy on powinien tutaj zbić.
Ciekawa końcówka, taka nietypowa. A tu już remisik pokazuje. Wygraną mam? B4, Krzysztof! No B4 przecież na drugiej flance lecisz pionami. No przecież, no. No przecież na drugiej flance, bo on tutaj nie zdąży dojść pionkiem, a jestem tu szybszy. Bez sensu. Królem. Dobrze, chociaż wybrałem dobrą drogę, że bardziej oddalony pionek. No tak, tutaj remis. Dobra, dobra. Remis, czysty remis. No, czy, nie czysty remis, ale trzeba być zadowolonym. Sprawdźmy, jak naszemu 8,5 zremisował. Wow, 8,5 na 10. Słuchajcie, no to jak Dawid ostatniej nie przegra, no to jest bardzo, bardzo wysoko. No, oby tylko wytrzymał. To trzymam kciuki za kolegę. No, to będzie mocne. No dobra, mniejsza z tym. My mamy 5,5. Widzicie, siódemeczki nie mogę przebić. Ale przynajmniej. Jeszcze jedna runda, oczywiście, ale przynajmniej wartościowe partie. Takie. No, jestem względnie zadowolony, powiem szczerze. Już jestem zadowolony. Ale trzeba dograć ostatnią rundę. Dzięki, dzięki za 100 subków. Dla pana od szachów na YouTubie. Ale się dzieje, co? Fajne partie w sumie, takie zwariowane. Końcówki również, jak było widać. Ale tu jestem pod wielkim wrażeniem, naprawdę. Dawid ma po prostu ekstra turniej. No, wytrzymaj, Dawid. Był taki turniej, gdzie trzech na pewno gram, nawet chyba czterech. Ale już jak trzech się ogrywa GM-ów, w moim wypadku to jest świetnie. No nie, no na deser zobaczcie, kogo dostałem. A, Nemsko! Nie, nie! Aka Nemsko, tylko nie to! O rety! No tego jeszcze nie było. Z botem wygrałem, ale z botem nie było większych problemów. Ona lubi zasuwać te szachy szybko. Masakra. A jeszcze teoria jaka jest, kurczę, znana. No dobra, D5 chyba się gra. Tu się chyba tu bije w ogóle. Nie wiem, jak się gra dalej, ale niech będzie tak. W ogóle nie są to moje pozycje, w ogóle izolowany pionek. Masakra. Nie chcę z nią grać. No ale gram. Aka Nemsko. No nie, nie. To w ogóle najgorsza partia dzisiaj będzie. Dobra, bierzemy parę gońców. Bierzemy parę gońców, proszę pani. Nie boimy się. Koń E4. Jak gońca tak oddaje za darmo, to znaczy się bez większej walki. Co jest? Tu nie mogę? Tu nie mogę? Wyskoczek nie miał opcji żadnych. Mi się łapy trochę trzęsą, słuchajcie. Brrr. Tylko zobaczyłem WGM, a to jest akademsko. Ok, lecimy wieża E8. Bo jak skoczek odejdzie, to ja goniec E6. No dobra, tu. Na związaniu podziałajmy. No bo pionka wezmę. O, odważnie, odważnie, odważnie. No, chyba tak trzeba. Wyprowadzić figurę trzeba. Myślałem, że zagra od razu gońcem na E3. Tu się na linii C robi słabość. Mam nadzieję. Tutaj wybija. Aha, tu wisi. To nieprzyjemne jest. Bardzo nieprzyjemne, trzeba przyznać. Więc trzeba to walnąć. Okej, okay, hetman C4 znalazł dobrą placówkę. Nawet jak stracę tego pionka,
To będzie chyba nie najgorzej. Goniec H4, goniec F6. Okej. Dobra, bronimy piona po prostu. No jest taki ruch oczywiście. Pełna zgoda. Tutaj dostrzegłem. Na szczęście mam tutaj taki ruch jeszcze. Dobra. Trzeba bronić. No dobra, zagramy goniec D7 z powrotem. Jak skoczek odejdzie, to zawsze gońcem wrócimy. To Bach. Czegoś nie podstawiam? Nie wiem. Szczerze mówiąc, tak zagram. Kurczę, no nie wiem, powiem szczerze, co grać. Co to za poza? Dobra, spróbujemy wymienić te wieże. I do końcówki takiej przechodzimy. Nie mam planu na grę. Za bardzo, ale mam nadzieję, że tu się trzymam. Tam grozi mat. Pewnie zauważy. Ale to nie było chyba dobre zagranie. Ale weź to wykorzystaj, nie? Jak z czasem to wygląda? Ja gram tak. Pasywnie zaczęła bronić. Nie umiem grać z kobietami, po prostu nie potrafię. Dobra, A5. Już musimy szarpać, coś tutaj próbować, bo nie ma innego wyjścia. Powinna zbić w sumie A5, może to, nie wiem. Co to za posunięcie, jak tu się wszystko u niej trzyma. No to co? Biorę pionkę za darmo. Wracam. Oddała piona. Lecimy. No dobra. To przybliża raczej do remisu ta wymiana, ale jest pionek. Jest pionek. Jest mało czasu. Wymiana raczej będzie remisowa. Wymiany nie mogę zrobić. Ale taką wymianę mogę. Tylko że ona takiej wymiany to nie chce. Stabilnie. O, podstawka. Podstawka, podstawka. Dobra, mamy to. Mamy zwycięstwo ze słynną streamerką. 6,5, moi drodzy, 6,5. Bardzo dobry wynik. To w zasadzie ona też jest WGM, czyli arcymistrzem, powiedzmy. Także nie, no partia oczywiście tutaj takie suwanki były, nie? Nic specjalnego tu nie pograłem, ale jakaś tam presja chociaż. Ojejejej. No i dobrze. No i świetnie. Trzeba być zadowolonym. Jak tam nasz, słuchajcie... 8,5 na 11, niestety przegrał, ale tak będzie bardzo wysoko, bardzo wysoko. Super. Dobra.